Hello there. Hello there. Hello there. Hello there. Siemaneczko, dobry wieczór. Siema Palolku, siema Kelembrionie, siema Szyszku. Ach, Kelembrionie, miałem cię pingować w ogóle. Pomyślałem, a może by dzisiaj zagrać w wspaniałego Tarkowa. Ale uznałem, że kto ma na to czas i ochotę, nie? Trzeba Boga w sercu nie mieć. Nie, postanowiłem, że jednak dzisiaj to jeszcze nie jest czas, to ja muszę odpocząć, polatać, porobić jakieś pierdoły. Słuchajcie, zacząłem grać zacząłem robić misje fabularne, w sensie główny wątek. I no zacząłem. Tknąłem to po 20 chyba dwóch levelach, coś takiego. No tak, ja wiem. Póki co no nie mam tam za dużo do powiedzenia, natomiast myślę, że chyba tak jak w przypadku Skyrima, tak tutaj ten główny wątek to się nie liczy tak naprawdę. Liczy się z piaskownica i tyle. Także no nie mam tutaj za dużo update'u. Zupdate'uję wam tylko to, że po ostatnim streamie udało mi się rzeczywiście znaleźć te wszystkie płaszczki, ale cieszę się, że nie robiłem tego na streamie, bo tak się i tak śpieszyłem na te Forze, a zajęło mi to dobre, nie wiem, 2 godziny. Jak nie lepiej. Bo to trzeba było, kurwa, latać od punktu do punktu i każde jezioro przeczesywać. Straszne to jest. Muszą wymyślić jakiś sposób na... albo moderzy muszą też, wiadomo. Natomiast musi być jakiś sposób na to, żeby te zwierzęta żyjące w wodach, w jeziorach, w oceanach, rzekach, kurwa. Nie wiem, czy to są rzeki w ogóle. Żeby jakoś przywoływać, nie? Grzechu, dzień dobry! A! Właśnie, a propos, dla ludzi skupionych wokół Skama, nie wiem czy widzieliście, dzisiaj Raykit pokazał nową gierkę i ona się nazywa, żeby wam nie składać, wam znajdę, ale jest gierka, wydaje mi się, sztosik, za jakieś 7 dyszek na Steamie. Nie, żebym znowu handlował grami, nie? To absolutnie nie o to chodzi, nie? Ja po prostu sam rozważam. Na chwilę obecną mi to odpada całkowicie, bo właśnie, to jest ciekawostka jeszcze z nowości, z tym małym brzdącym dowakinem chodzimy do weterynarza od, no zaraz będzie tydzień, dzień w dzień, po prostu nie było dnia, żebyśmy nie byli u weta. Tak ciągle ma gorączkę i ciągle go przekładają na kolejny dzień, dają mu kroplówkę i zapraszają następnego dnia. I najlepsze, że ceny wizyt też się różnią. Szczęściem schodzą coraz niżej, bo początkowo to były 300, potem chyba było tam 170, teraz to już 60 z tego co widziałem, Anka płaciła. Ale coś czuję, że oni nas trochę chujają, że wcale go nie leczą, tylko mu podają te kroplówki, żeby jak najdłużej go tam przetrzymać. Nie wiem, zobaczymy, może zmienimy weta. Humanit Z się nazywa gra. Normalnie Humanit i Z, jak DayZ, tylko z Humanitem. I dla mnie takie trochę połączenie Project Zomboid, jeśli chodzi o zamysł. Natomiast sterowanie bardzo mocno mi przypomina naszego kochanego Foxhole'a, skurwysyna. A z kolei gameplayowo to jest taki bardzo mocno uproszczony Skam.
W sensie, może bardziej Project Zomboid właśnie, bo Scum ma bardzo dużo mechanik, tutaj wszystko jest niesamowicie uproszczone. Także bardziej, Project Zomboid połączony z Fox Hollow, jeśli chodzi o sterowanie i taki ogólnie interfejs i rozgrywkę. Mniej głębi w tym, ale wydaje mi się, że to też ma swój urok. Nie wiem, będę musiał popatrzeć. 7 dyszek myślę, że mnie nie zbawi w przyszłym miesiącu. Natomiast będę mocno to obserwował, bo to wygląda obiecująco. Zwłaszcza, że gra jeszcze we wczesnym developmencie, we wczesnym dostępie, a już wydaje się być dosyć obiecująca. No ale już przechodząc dalej do Starfielda, no to nie mam w sumie planu na dzisiaj, nie wiem co będę robił. Myślałem o tym, żeby kiedyś zrobić streama. Czekaj, ja ci to napiszę, bo on jest taki nieoczywisty. Mi się uda. To nawet potwierdzę, czy dobrze to wpisałem. Czekaj. Tak, dobrze. Także tak to wygląda. Możesz sobie zobaczyć, tam na Steamie są jakieś filmiki, zdjęcia i tak dalej, także będę się temu przyglądał na pewno. Wydaje mi się ciekawe, nie wiem nawet czy to ma multi na chwilę obecną, prawdę powiedzieć, a to jest dobre pytanie. Bo bez multi to szczerze mówiąc trochę lipa. Muszę zajrzeć do tego, ale wygląda fajnie tak pod kątem, wiecie, czystość interfejsu mnie tam zachwyciła. To się raczej nie spotyka w grach takich, powiedziałbym, prawie indie, bo to w sumie jest jakiś tam nieznany wydawca, gdzie to wszystko tak ładnie wygląda właśnie pod kątem interfejsu, jest takie czyściutkie i przemyślane. Także polecam sobie zajrzeć. A ja nie wiem, co będę robił w Starfieldzie. Zobaczymy. Zastanawiałem, na czym stanęło u mnie w gameplayu, ale już sobie przypomniałem, że wczoraj znowu się pomyliłem i wstałem, będąc w kokpicie i mi wyjebało do pulpitu i uznałem, że dobra, nie mam dziś na to siły. Nie ma wielu... O, Dovahkiin, ty żyjesz! Wstał, dzieciaki się bawi. Nie ma wielu bugów ta gra, jak na grę Bethesdy, ale ten jeden konkretny to mnie dobija. I jak widzimy, już wcale nie jestem w statku, ale kupiłem sobie ten karabinek, co się odgrażałem, że go kiedyś kupię, jak zdobędę trochę funduszy. Także już to mamy. Z tego co pamiętam, już mam sprzedane wszystkie śmieci. Tak, bo ja tutaj mam jego. Mam tego Maelstorma, którego sobie przerobiłem jeszcze z lufę mu powiększyłem. No bo większa lufa, wiadomo, to lepiej. On jest cudowny, ja go kocham. W zasadzie mógłbym już nie kupować żadnej innej broni. Tego chciałem, bo mi się po prostu podoba jego design. Przypomina mi obcego. Natomiast on jest świetny, bo on ma te obrażenia żerące, to ja nawet na to nie zwróciłem uwagi, ale te wybuchowe, że losowo przełącza na naboje wybuchowe, to jest coś wspaniałego. I to mi się trafiło od jakiegoś zwykłego NPC-owego przeciwnika, nie? To jest właśnie ta piękna rzecz w Starfieldzie, że całkiem niezły sprzęt potrafi sypnąć tak randomowo. Aha, no i jako, że już robię tę misję, no to mam nową towarzyszkę, uroczą Sarę Morgan, która do dzisiaj twierdzę, że nie powinna być takim obiektem westchnień, jakim grają ewidentnie próbuje malować. No ale no, może ma fajne wnętrze. Aha, jeśli chodzi o moje drzewko rozwoju, to mam już, ale nie wiem, czy na poprzednim streamie też nie miałem. Natomiast plecaki odrzutowe mam już na maksymalnej randze. Miałem plecaki odrzutowe, bo już sobie latałem nieźle. Chciałbym trochę w pilotaż skoczyć, bo to mi pozwoli na pilotowanie statków klasy B i C. To mi się przyda. Budowa statków jest ruszona. Mogę też już robić kolejne. Problem w tym, że wolniej zdobywam levele niż... rodzą mi się nowe pomysły na buildy. W sensie, ja bym chciał tutaj odblokować absolutnie wszystko, nie? Bo to... Dużo rzeczy takich, które powiedzmy w Skyrimie miało się za free, nazwijmy to, czyli powiedzmy, że jak się kuca, to się pojawia
indykator pokazujący, że nie wiem, że nas widzą czy nie widzą, albo możliwość kradzieży kieszonkowej. Tutaj jest to zablokowane pod właśnie umiejętnościami. Ja do dzisiaj nie mogę na przykład kraść, okradać ludzi, ani nie mogę właśnie, czy inaczej, mogę się skradać i to działa, natomiast nie mam indykatora, więc nie wiem kiedy działa. Jest to o tyle głupie, ale no rozumiem, jakby gra ma służyć na wiele, wiele godzin, więc co mi się z kubkiem stało, ja pierdolę. O, teraz wyskoczy, bo to jest automatyczny kubek, on wyskakuje, gdy ja go potrzebuję. Także rozumiem, że gra ma być na wiele godzin, także trzeba tutaj trochę popracować nad postacią, stworzyć jej konkretnego builda. Nienawidzę tej buteleczki, jest bardzo ładna i ja się staram ją trzymać na displayu, ale ustawienie jej tak, żeby stała, jest bólem tylnej części. No spróbujmy, chociaż ja tego nie widzę. No. Może niech leży. O, stoi. Do wakin sobie drapie. Wreszcie drapaka zaczęły używać, słuchajcie. To jest dla mnie dosyć niesamowite. Bardzo. Generalnie to, co już zauważyłem, to jest dla mnie też duży problem. Ostatnio nie tylko po przemalowaniu statku, bo myślałem, że po przemalowaniu tak się dzieje, ale również po podniesieniu rangi danego komponentu, czyli na przykład kupiłem lepsze silniki. Też mi schowało wszystkie przedmioty do ekwipunku i musiałem wszystko powyjmować i poustawiać. No i nie ma już tak zaawansowanych budowli, jak miałem wcześniej, ale za to mam szafkę pełną kubków, bo tego kurwa nazbiera... Dzień dobry. Chodź tu, pokaż się ludziom. To ja, Anakin, to tego już znacie. Co tam? Co tam? Nie, nie powiesz nic. Dobra, uciekaj do brata. A do Wakina... Chodź. Do Wakina już wam prezentuję. To jest... Król Lew. Wygląda jak Anakin, tylko ma dłuższą sierść po prostu. I jest... To jest ciekawe, bo my myśleliśmy, że on będzie równie ciemny, czarny taki. A on z kubaniec się taki szarutki urodził. Jest, ma czarną buzię, ale szare futerko, gdzieniegdzie miejscami. No dobra, uciekaj już. Cieszę się, że się lepiej czujesz, że już wstałeś. Baw się. No nie, zaraz będą się gonić, znając życie. O, Anulka, wiedziałem, że wejdziesz w odpowiednim momencie, nie? To, przepraszam, ale już muszę wracać do gry, bym siedział z nimi... W ogóle... Jezu, nie wiem, czy to będzie... Nie, nie będzie tego widać. Anakin sobie siedzi na krześle na tej... Na rączce. Różowy. U mnie masz zielony. To można jakoś zmienić, jakąś komendą, ale nigdy nie pamiętam jaką. Co ja tu jeszcze miałem zrobić? W ogóle zobaczmy dziennik zadań. A właśnie, bo się zapisałem do UC... W ogóle... Ej, to wam muszę chyba pokazać. No, pokażę wam to. To już wiem, mam pomysł na streama, na przynajmniej początek streama. Pokażę wam lore i historię Starfielda, bo to było tak fajnie zrobione. Jest tutaj coś na zasadzie muzeum. Nie jest to stricte muzeum, to jest generalnie, jak jest UC, to tam w tej jednostce, gdzie się można zatrudnić, jest taki coś w rodzaju muzeum w środku, gdzie można sobie posłuchać historii ludzkości ogólnie w lorze tej gry. I powiem wam, że to było dla mnie naprawdę fascynujące. Ja byłem zaskoczony, ale spędziłem tam chyba za 20 minut na... Jaką statuę? Nic, to jest silnik. To kiedyś pływało. No zafascynowała mnie ta historia, muszę powiedzieć. Także przejdziemy sobie jeszcze raz przez te ich slajdy. Tylko muszę sobie przypomnieć, nie wiem, czy to było... Czy w dzielnicy w NATO, czy w handlowej. Będziemy chyba musieli pojeździć, poszukać tego. Jak... To mogła być handlowa, bo tam chyba jest to takie, że się wychodzi z metra i idzie się wyżej. Zobaczę. O, nic. Nie, może i tu. A, zobaczymy.
No, tutaj. I pokażę wam Terramorfa. Ogólnie miałem już misję na zabicie pierwszego i no nie był najłatwiejszy, muszę powiedzieć. Nie jestem przekonany, czy Starfield w ogóle ma coś takiego jak... To jest mój szef, tak swoją drogą, stoi na recepcji. Komandor. Natomiast nie jestem przekonany, czy Starfield ma coś w rodzaju poziomu trudności. Dobra, to było w sali rekrutacyjnej Gwardii, także tam sobie skoczymy. I sobie posłuchamy, co tam mają nam do powiedzenia. Generalnie tutaj przy komputerku się rejestruje. I się idzie dalej i zaczynamy opowieść od końcówki Ziemi. Czy... wiecie, wyginięcia. No, także tak się zakończyło życie na Ziemi. Ziemia jest, jak już widzieliśmy, jedną wielką... O, to nawet jest globus, słuchajcie. Tego nie zauważyłem wcześniej. Ziemia jest jedną wielką skorupą teraz, na której nie ma już atmosfery. Nie ma zwierząt, nie ma roślin, obviously. No i teraz nowe frakcje, które powstały. Ten ród Varun ogólnie to też jest bardzo ciekawa historia, ale to wam zaraz pewnie opowiedzą. Ogólnie widać, jak wyglądają konkretne frakcje. Tutaj o wojnie nie będę wam na razie czytał, bo to jest taki dłuższy tekst. Natomiast, no, równie ciekawe. Generalnie to gra, podobnie jak Skyrim, fajnie buduje lore, nie? Czy The Elder Scrolls ogólnie. Z Rosją też będzie tak łatwo? Poniekąd trochę żałuję, że gra nie prowadziła mnie do tego miejsca na zasadzie samouczka i takiej pierwszej misji ogólnie, żeby... Nie wiem, to pewnie nie każdego interesuje, nie? Ale generalnie jak ktoś lubi znać lore danej gry, to powinien od tego zacząć. Sides deployed every tool at their disposal.
armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs. Even bioengineered alien creatures. The infamous UC Xeno weapons. Czyli generalnie raptory bojowe, tak jak Jurassic World zaproponował. Jednak działało, a wszyscy mówili, że durny pomysł. Dobra, teraz bitwa o Nirę. Siema Yuri! Ja już zostałem. Ja tylko ludzikom pokazuję, jak to wygląda pod kątem loru. Mechy, które są zabronione, tego na razie nie pokazuję, zaraz do niego wrócimy. To mnie zajebiście zainteresowało. To ma dla mnie taki alienowy klimat. Znaczy ja dużo tego nie zrobiłem, żeby nie było. No, zaraz do tego wrócimy, nie? No i tak wygląda właśnie Terramorph. I wonder if they can grab jump or something. I bring her here almost every day to stare at this thing. To jest dobry rodzic. Jak będę miał dziecko, to też będę do Auschwitz je woził codziennie. Niech popatrzy. Może się czegoś nauczy. Tak czy inaczej... Terramorphs can control people's minds. But that can't be true. Uwierz, kurwa, że możliwe. Tak czy inaczej, ta linia właśnie z Terramorphami, ja to zacząłem robić i tak jak wspominałem wcześniej, jednego już zabiłem. Ogólnie ze Starfieldem mam taki syndrom skyrimowski, że totalnie nie zabrałem się za główny wątek, ani nawet poboczny, nie? Bo zakładam, że ten jest taki ważniejszy, ale poboczny, nie? Do tej pory sobie siedziałem, budowałem placówkę gdzieś tam. O, to co zrobiłem z takich ważniejszych rzeczy, to przebadałem całe Alpha Centauri na 100%. I to dla mnie to jest naprawdę świat i ludzie, nie? Taka piaskownica mi pasuje, ale jak tutaj przyszedłem... Kurwa, ja chcę więcej tego, nie? Terramorfów to ja chcę dużo. To dla mnie ta gra mogłaby być o wojnie z Terramorfami. No. After the devastation brought by the colony war, the UC and the Freestar Collective came together to ratify a treaty that became known as the Armistice. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that Xeno weapons and mech warfare would be outlawed. All related research was sealed away, accessible only in cases of dire emergency. But the Collective had another demand, that the active commanders of the UC military stand trial for their actions. The
United Colonies in the interest of peace and galactic security agreed. In 2311, three United Colonies senior officers were found guilty. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Senon, known better as Vey Victus. Vey Victus, w ogóle jakie zajebiste imię. Dla czarnego charakteru. W ile ty masz kurwa lat? Bo ja wiem, że dużo, nie? Ale wciąż. Co do zakończenia fabuły i reszowania jej, no to ja mam obawę wielką, bo ja pamiętam, jak było u mnie ze Skyrimem. Generalnie jak Skyrim wyszedł w 2011, ja go tuż po premierze miałem i cisnąłem fabułę. Nie wiem, 15 godzin max, coś takiego. Potem skończyłem i mówię, to już? To nie było wtedy takie oczywiste. Ja nie przypominam sobie, żeby w 2011 gry w ogóle polegały na tym, żeby można było się bawić jak w piaskownicy właśnie. Chyba Skyrim był właśnie takim, powiedziałbym, prekursorem tego typu rozgrywki. Chociaż nie wiem, bo nie grałem we wcześniej. No Oblivion pewnie też. Ciężko mi powiedzieć. Natomiast nie przypominam. Wtedy pamiętam, że gra polegała na tym, że się zaczynają w punkcie A i kończy w punkcie B. Cała reszta niepotrzebna. I zastanawiałem się, dlaczego ludzie cały czas tak mówią, że Skyrim taki fajny, że długi, że rozbudowany. Ja mówię, kurwa, to fajna gierka tak pod kątem gameplayu, ale no, można ją kończyć w 15 godzin, więc jaki to ma sens, nie? I potem dopiero zrozumiałem, że źle zrobiłem, cisnąc tylko i wyłącznie główny wątek, no bo niestety ja mam to do siebie, że chyba od zawsze coś takiego miałem, że jak już mam też to szczęście, że ukończę jakąś grę i uda mi się wytrzymać przy niej więcej niż te tam 10 godzin powiedzmy, to ja już ją chcę postawić na półce i zapomnieć, nie? Bo mam masę innych gier, które muszę. Czuję taką, mam poczucie utraty czasu, jeśli na przykład bawię się w grę po zakończeniu głównego wątku, nie? Więc naprawdę bardzo się boję, że w Starfieldzie będzie podobnie, chociaż z tego co słyszałem, ta nowa gra plus jest inna niż inne nowe gry plus. Nie wiem, czy rozumiecie, co mam na myśli. Tu główna fabuła też nie jest specjalnie długa, ale sama gra jest nastawiona na to, że można ją wielokrotnie przechodzić. To chyba o tym mówimy właśnie. Nie chcę za dużo pisać, żeby spoilerów nie dodawać, ale całość kręci się o to zbieranie artefaktów. No tego się spodziewam, jakby już nawet biorąc pod uwagę to, co do tej pory zrobiłem, znalazłem dwa artefakty i mam lecieć po kolejnym. Więc gdzieś tam zdaję sobie sprawę, że to będzie taki główny wątek, ale też słyszałem, chociaż też się nie zagłębiałem w szczegóły, bo też nie chcę spoilerów, że tutaj nowa gra plus działa trochę inaczej, na takiej zasadzie, że ona jest uzasadniona fabularnie. Może? Nie wiem. Mówię, nie robiłem tego jeszcze. I no chyba jest to... Inaczej, jak ja bym był Bethesdą i chciałbym zrobić grę na kolejne 10 lat, którą będę mógł sprzedawać na 3-4 nowe generacje konsol, to też bym ją chyba zrobił na takiej zasadzie, że chciałbym, żeby nowa gra z plusem była czymś rzeczywiście ważnym. Żeby to nie było tylko takie, że dostajesz to samo, tylko na wyższy level i broń masz fajniejszą, bo ma wyższy level, ale jej przeciwnicy ci się zeskalowali. Czyli generalnie robisz dokładnie to samo, tylko, nie wiem, więcej efektów wizualnych, bo ci miecz strzela piorunami czy coś. Raczej bym to jakoś fabularnie też starał się uzasadnić. Dobra, a co my tu... A! Vanguard. Nie, Palorku, odpowiadając... A, czekaj. Przepraszam. Dobra, odpowiadając, Palorku, na twoje pytanie, to nie szukałem tutoriala do odkrycia wszystkich dróg. Nawet bardzo mocno gdzieś tam odradzałem tego typu poszukiwania. Ale no, widać da się, nie? Widać da się.
skończysz fabułę, to zrozumiesz, o co chodzi, albo może nawet wcześniej. I tak podejrzewam, że gdzieś tam będzie to zahintowane, ale mówię, nie planuję tego zraszować. Dobrze mi się z tego Starfielda gra, naprawdę dobrze. Pomimo jakichś tam błędów i tego jednego błędu, którego nie mogę znieść, a żeby było śmieszniej, to nie słyszałem, żeby ktoś inny miał z tym problem i się zastanawiałem, dlaczego mi się tak dzieje. No autentycznie podczas... I to też nie zawsze. Jak sobie stoję na przykład na jakiejś planetce, to bez problemu mogę wstać na... ze statku, w sensie z fotela, ale jak tylko się zapomnę, jestem gdzieś w przestrzeni kosmicznej i wtedy chcę wstać, to momentalnie schodzi do pulpitu. Nie wiem. Instalowałeś może nowe sterowniki od zielonych? Podobno miały coś zmieniać na lepsze w Starfield. Nie, chyba jeśli nie był mi ten update gdzieś tam wyświetlony, to pewnie w ogóle go nie... W ogóle Nvidia robi strasznie dziwnie te update'y. Ja potrafię się zorientować o tym, że jest jakiś nowy update po miesiącu, jak on już wyszedł, nie? Bo akurat sobie niechcący GeForce Experience odpalę. Myślę, że to powinno być lepiej komunikowane. Albo może ja się tam nie przyglądam, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Czy uda się wstawać w kosmosie? No i to jest właśnie piękne, nie? Że ja też po iluś tam godzinach jakąś prostą rzecz ogarnąłem. A, że w statku można włączyć skaner, nie? I sobie latać mniej więcej tak, jak ja bym chciał, żeby to działało. Tak, tak, dokładnie tak było. Na początku wstawałem, nawet pamiętasz, gadaliśmy o tym, że mnie to strasznie wkurwia i chciałem to wyłączyć, albo zmienić przypisanie klawiszy. Strasznie mnie irytowało, bo ja ciągle miałem jakiś taki odruch, że mi się wydawało, że jak wcisnę i przytrzymam E, to polecę w danym kierunku, w sensie gdzieś tam się zwarpuję. A nie, wstawałem z fotela i nic się nie działo, dopiero po jakimś, nie wiem, 3-4 dniach w rozgrywce już zaczęły mi się tego typu błędy robić i teraz zauważyłem, że są już nagminne. Może gra tak po prostu... Czym broni mnie przed tym, żebym tego nie robił. To mi się też podoba. Nie wiem, czy to ma przełożenie też na samą rozgrywkę, bo potrzebuję 10 lat z tego, co mi mówili, żebym rzeczywiście stał się takim pełnoprawnym obywatelem. Mam nadzieję, że na lepszej planecie niż ten mój domek, na który pracowałem. W ogóle chcę zwrócić uwagę, że tu się te światełka zjebały, jak już jesteśmy przy bugach. Bo był tylko dźwięk, że się coś odpala, ale to było włączone cały czas. No niestety ona ma takie błędy. Też czasami jak wchodzę do ekwipunku, ciężko to pewnie będzie, no tak na randomowo tego nie zaprezentuję. Ale często jak wchodzę... Do Wakin. Kurwa, tu nie wolno chodzić, nie? Nie po drukarce. Często jak wchodzę do ekwipunku, to mi się nie wyświetlają te rendery. Jest czarny ekran po prostu. Mogę sobie klikać, mogę sobie wszystko zakładać, ale nie widzę podglądu. Strasznie, strasznie dziwne. Mam ten ich ubiorek. No i tutaj następna rzecz, którą mogę zrobić jeszcze, to sobie polecieć do symulatora lotu. Który też jest fajny i to jest ciekawostka, no myślę, że większość z was już ogarnęła, ale wiem, że są osoby, które bardzo długo tego nie wiedziały, bo widziałem gdzieś typa, który bardzo przestrzegał przed tym, żeby najpierw wykupić sobie umiejętność pilotowania statku i zacząć ją expić, a dopiero potem gdzieś tam się napierdalać z piratami, bo potem miał problem, że chciał sobie zrobić kolejną rangę i do tego musiał niszczyć statki. Nie mógł ich znaleźć, bo już wszystkie wytłukł w okolicy, nie? W sensie już jak piratów pozabijał, to oni się nie respili znowu. I powiedział, że nawet do tego stopnia, że musiał zacząć nową grę, żeby po prostu móc to expić. Co jest bzdurą, bo tak naprawdę statki, które są tutaj w symulatorze, które się niszczy, i też to potem od niego się dowiedziałem, on to ogarnął po jakimś tam czasie, one też się zaliczają do tego challenge'a, nazwijmy to. Więc jak najbardziej, jeśli komuś brakuje statków, bo na przykład wypierdolił wszystkich piratów w powietrze, a chce na szybko zniszczyć trochę nowych, to może sobie iść do symulatora i popsuć stateczki. Co, maluchu? Co mi to napsuje? Czy ja wyszedłem? O Jezu, ja chyba nie poszedłem do symulatora, nie? Nie poszedłem. No nieważne, nie będę wam symulatora pokazywał, bo to jest tak jak bitwa w kosmosie, tylko że...
Serio, serio, Yuri. Także polecam. Anakin zdrowy. Dovahkiin oczywiście dalej choruje i codziennie z nim latamy do tego, do Veta. Już mówię, że mam wrażenie, że nas na hajs spróbują robić, bo to... Nic mu się nie poprawia, on dalej ma gorączkę. I jeszcze coś mu się z pazurkami na tylnej łapie stało, ma jakieś takie... Tak jakby mu, nie wiem, czy się pogryzły, czy coś, ale wygląda jakby miał jakieś zakażenie, nie wiem. Są z nim po prostu same kłopoty. No ale co, no przecież nie przestaniemy go leczyć. Nie po to domu sprawiliśmy, żeby teraz... A, radź sobie, nie? Anakin, nie. Ja muszę ten fotel odsunąć, bo one mi tu będą na drukarkę wchodzić. Złaś. Dobra, co ja mam za misję teraz? Na pomoc diabłom. No właśnie, to była ta misja tego UC, gdzie poleciałem, zabiłem Teromorfa. Ta dziewczyna, którą tam znalazłem, która mnie prosiła o to, żebym go zabił i zdobył jego próbkę, prosi mnie o to, żebym odnalazł jej współpracownika, naukowca, który weźmie tę próbkę i zbada, bo boją się o to, generalnie teremorfy pojawiają się na planetach gdzieś mniej więcej, nie pamiętam, tam było chyba 70 do 100 lat, odkąd się ludzie zasiedlają i to jest taki stały element, więc są przynajmniej na to przygotowani, natomiast na tamtej planecie, na której byłem, pojawiły się po 20 latach i to ich trochę niepokoi. To Anki kot, więc niech się martwi. Nie no, nie do końca. To działa tak, że ona ma prawo do nazwania go i ogólnie jest trochę bardziej jej niż mój, tak jak Anakin jest trochę bardziej mój niż jej. Ale no, pomysł ogólnie posiadania kotów, zwłaszcza dwóch, jest mój, więc też ja muszę się martwić. I w sumie to, co mnie dalej boli, że ja bym mógł sobie wejść tutaj, cofnąć się bardziej, wybrać sobie układ słoneczny i tu se kliknąć, ale nie robimy tak. Można to zraszować pewnie. Nie na tym to ma polegać, myślę. Nie, zdecydowanie. Ja uważam, że to, wiesz co, powinno być prosta sprawa. Możesz to robić w nowej grze plus. Już to wszystko przeszedłeś. Teraz już się bawisz. Zlataj. Ale jak robisz to po raz pierwszy, to kurwa... Chociaż trochę się wykaż. To nie tak, że tu ci każą kurwa lądować jak w Elitce. Z precyzją chirurga. Wszystko robisz dalej na zasadzie, wiesz... animacji. Chociaż się postaraj, żeby ona była. Natomiast boli mnie to, że dalej nie udało mi się znaleźć nigdzie lepszego statku niż ten, który mam. W sensie nie, raz znalazłem większy, taki typowo transportowy. No i jakiś był mój... W ogóle, co to była za dziwna sytuacja, bo grałem sobie w niego, a na drugim monitorze miałem odpalony tutorial taki na zasadzie tam 15 najlepszych porad, nie? I w momencie patrzę, wielki statek, piękny, to poszedłem tam, wypierdzieliłem wszystkich tych wrogów, podszedłem, żeby go zabrać. I w tym momencie, gdy miałem usiąść, to chłop właśnie opowiadał o tym, żeby uważać, żeby mieć ten pilotaż na dosyć wysokim poziomie, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że znajdziecie jakiś fajny statek, a nie będziecie mogli go sterować. W tym momencie mam ten prompt mi się pojawia, nie? Stary Eagle, polecam. Jak masz hajs, to zbuduj swój. To o tym też myślę, ale no nie mam aż tyle hajsu. Dobra. Właśnie ja uważam też, to już któryś raz powtarzam, ale uważam, że jak macie skaner, możliwość włączenia skanera na statku, to tutaj powinno się zrobić coś takiego, że możecie sobie... Ale to działa tylko chyba przy misji. Znaczy nie, muszę to przetestować, cholera. A zobaczymy. Nie, może jeszcze nie będę gadał, może to właśnie tak działa. Na pewno nie działa to tak przy planecie, w sensie jak jest planeta, to jak włączę sobie... Gdzie na? Jak włączę sobie ten skaner... Okej. To mogę sobie na przykład tepnąć się do takich miejsc, nie?
które są już oznaczone. Ale uważam, że powinno być też coś takiego, że na przykład jak jestem w skanerze, to klikając nie strzelam, bo to nie ma najmniejszego sensu, tylko zaznaczam miejsce na planecie i wtedy sobie tam ląduję, nie? Ja swój statek za prawie 400 tysięcy złożyłem największy klasy C. Nice. To jeszcze przede mną, mówię. Ale dojdziemy tam, jestem tego pewien. No właśnie, i też to. Mam już to zaznaczone, to miejsce wybrane. Teoretycznie do innych miejsc mogę je sobie podświetlić i wylądować pod R, nie? A jak mam jakąś misję wybraną, to mogę tylko otworzyć mapę. To też mnie tak wkurwia. No bo ja nie chcę otwierać mapy, nie chcę robić wszystkiego z mapy. Chcę po prostu zaznaczyć sobie i tam wylądować, nie? Może to dlatego, że po prostu są dwie miejscówki obok siebie. Nie wiem. No tak, bo to rzeczywiście tam ci wszystko przypada w nowej grze, poza umiejkami, więc umiejkami. Więc też taka, to już pewnie nie dla ciebie, Yuri, ale słyszałem taką fajną podpowiedź, że jak się chce przejść do nowej gry plus i się ma jeszcze jakieś umiejki, które wymagają na przykład wykraftowania czegoś, to jako, że już zebraliście tonę surowców i one pewnie przypadną, to lepiej pójść od razu i nakraftować w chuj rzeczy, nie? Żeby gdzieś tam się to zaliczyło, żeby rozbudować sobie swoją postać. Bo to przejdzie dalej, a rzeczy nie, więc to there's that, nie? A miałem powiedzieć, że Stargate'a to był serial, prawda? Bo jeśli tak, to ja go niestety nie oglądałem. A podejrzewam, że szkoda. W ogóle, ej, czytałem dzisiaj, ja nie pamiętam tytułu, ale że jest jakiś nowy film, który podobno ma być przełomowy, jeśli chodzi o science fiction, i ludzie już go porównują do Gwiezdnych Wojen. Seriale i filmy, wow. Ja nie chcę z tobą porozmawiać. Doesn't matter. Everything you need to know is right here. Nie chcę. Good luck. You're gonna need it. W dupie mam twoje zaproszenie tam. Pamiętam tylko, że dawno temu moi znajomi się bardzo zachwycali Stargate'em. Serialem. Więc może powinienem. Jestem pewien, czy chciałem do ciebie przyjść. Jaki był najdziwniejszy ten? This dude came in once trying to sell this whack-looking fish or something. It was still alive. He had it in this big plastic bag full of water and everything. Good size too. I was trying to tell him I didn't know if we took in things like that, but then my boss came over and told me we absolutely did, and I had to process the sale and store the thing. Man, what a pain in the ass that was. Even weirder, someone came in and bought it like right away. Czuję, że to będzie jakaś misja. Czuję, że mnie w to wkręcą. A zobaczmy, co on tam ma. Cool. That's what we do here. Nóż z kurhanów, kurwa. O, przecinaki. Jak się straci przecinaka, to warto go odzyskać. Nie, widzę, że... Uuu, jaki ten. AA-99, ale jaki kurna, ja żałuję, że tamtego kupiłem. Ale już chuj. Trochę mnie boli, że nie mają tych kolorowych, ładnych broni. Ale nic, mógłbym sobie amunicji dokupić w sumie. W sumie to sprawdźmy, na co moje chodzi. Moje baby. A 11 mm i 6,5 mm, to by mi się przydało. W ogóle mój statek nazywa się Badger One. A, tego nie widzicie. No to... Shit out of luck. Musicie mi zaufać. 11 mm poproszę wszystkie i 6,5 też poproszę wszystkie. W sumie 7,77 też mi do czegoś było potrzebne, to se wezmę. See you around.
Ja bym się bał tego, w sensie, no, może u ciebie to tak nie działa, ale ja w momencie, jak pomyślę o tym, że starczy mi jakiejś gry, to zazwyczaj mi jej starcza na wiele miesięcy, więc wolę tak nie myśleć. Invoices can be collected from the... Oh, not here for a delivery, are you? No nie. Worked. Past tense. Dr. Walker hasn't been employed here for some time now. A shame. We had such high hopes for Percival. Ej, ale nie gryźmy. On myself to do medical and biological consulting around the city. Not the sort of work the Trade Authority traditionally does. But we thought it had the potential to become a whole new type of revenue stream for our branch. I invested no small amount of personal capital into the endeavor. Nie wiem, czy to będzie widać, ale mój kot jest już przy monitorze. After a discipline. I presume the miners have him hidden somewhere. Plenty of cracks on this old rock. But at this point... Hey! To moje jest. Chyba wszystko trzeba przed nimi chować. Dobra. Nie wiem nawet, co on mi powiedział, więc spróbuję go namierzyć dla niego i tak będę musiał to zrobić. The Trade Authority isn't interested in employing someone so unreliable. But we would like the money he owes us. If you can convince him to pay his debts, we'd be most grateful. Może ja w ogóle spłacę jego długi, co? Is it absolutely necessary that we have to help them? Nie, no to jest piękne, nie? Mój kot teraz leży na myszce i się oparł o nią, więc niestety nie będzie już grania dzisiaj. On śpi na niej. Chodź tu. Musisz sobie znaleźć niestety inną. Przepraszam. Dlatego na razie ogrywam Dying Light 2. No, to jest jedna z gier, które gdzieś tam przez chwilę przeszła mi taka myśl, że a może na dwa dni sobie daruję, nie? I do dziś w nią nie grałem. Chilluję w Forzy i za niedługo DLC do Messiasza Gamingu też planuję. Dobra, już. Cicho. I suggest paying a visit to the Sixth Circle, what I suppose is technically a bar on the lowest level of the city. If anyone knows where Percival is, the miscreants there would. But I would urge caution. They're not a group known for their hospitality. No, najwyraźniej nie będzie ruchania. Ona już nie lubi moich decyzji, więc... Trudno, znajdę sobie inną, po prostu. No ale tak, wracając do Cyberpunka, też planuję zdecydowanie ograć ten dodateczek. A jeszcze nie przeszedłem fabuły, no jak... 90% moich gier. Dobra, co by mu to powiedzieć? Dobra. Nie chcę wiedzieć, chcę tylko tego Walkera znaleźć. O, ktoś mi pogadali, widzę. Kurwa. Stray topsider wanders into my bar, asking after a man like Percival Walker. Raises questions. What do you want with him? Gówno cię to interesuje tak naprawdę. Is that so? Well, Captain, then you should have no problem answering a few simple questions about the Vanguard. Wiesz, że oni mi pozwolili zabijać ludzi, nie? What supra et ultra means? You remember? Your Vanguard motto? It's all right. I can vouch for this one. He's Vanguard, true as they come. And you're someone I should trust, huh? Why? I'm UC military, retired. Can give you my gene tag code too if you'd like. No, jednak się czasem przydaje. But look, nie po klawiaturze. Ej. Zostaw to. Percival made himself. Idź się pobaw. His debt to the Trade Authority. But if someone resolved that debt, well, Percival wouldn't have to hide anymore. Can bet that person'd make a friend out of Percival and the rest of us devils.
I'm always inclined to help a friend. Dwakin, ty chyba ewidentnie nie chcesz dzisiaj współpracować, co? Za dobrze się czujesz już. Dobra. It's good to hear. Now, you want my opinion. Most straightforward way to take care of this debt would be to just saunter up to the authority and pay him direct. If you've got credits to throw away. Sramnij mi, jak chcesz wiedzieć. Więc tak, mam masę. Ale ciekawe, czy Dwakin też się boi dymu. On a central server inside the storeroom. Nie, kompletnie niewzruszony. Anakin to ucieka jak palę papierosa. Percival's debt to something a little more reasonable, say a few hundred credits. I'd be happy to cover the costs. Making that adjustment would be illegal. I don't think this is a road we should travel. And one soldier to another. Sidonia's full of old utility tunnels and crawl spaces. Wouldn't be surprised if there was one that let out right into the authority storeroom. Say, with an entrance behind the bar at the Broken Spear. Ooh, and you might need these. Now, what say you get out there and help Dr. Walker? Powiem nie, ale dziękuję za wytrychy. Heard you talking with Lou, so you're going to help Dr. Walker? Sure. Listen, I know how you can do it without having to resort to any B&E. Aqueous hematite. Ah. Mars is full of it. People think it's just garbage, but Percival and I, we've been working on some projects in the deep mines. At least when he wasn't slaving away at his trade authority contract. But we stumbled on a way to make it useful. Watch. Research over to Octai at the Trade Authority. It should be that guy's always looking for an angle. Nie. Well, yeah. We were never able to finish the research. Spacers moved in and ran us out. Started setting up shop. Oh dear. I believe I see where this is leading. Ja też. But if you can clear the map, powinienem słuchać tej kobiety, myślę. Finish the research. Then you can give it over to the Trade Authority. They'll get folks working in the deep mines again. Jobs come back, I become a modern day folk hero. Then I don't have to sleep on an inflated spacesuit anymore. Dobra, to mnie nie interesuje. Ja już... Skończyliśmy z tobą. Muszę znaleźć jakąś alternatywny sposób, żeby się do tego typa dobrać. Zobaczmy, co mi dziennik podpowiada. Tych opcjonalnych bym nie robił. Mógłbym pójść spłacić ten dług, ale to... To mnie boli. Będę płacił za niego, że... Dobra, jak go... The hell? Nieprzyjemnie tu na tym marsie. Jak go spotkam, to sobie odbiorę, coś czuję. Jeśli on w ogóle będzie miał jakieś pieniądze. Jak ja mam się tam kurwa dostać? Hey, you looking for anything in particular? Tak, szukam przejścia na górę. Może w tym możesz mi pomóc. Tu są jakieś schodki, czekaj ta. Did you know Deimos makes the majority of the ships for the UC Navy? If you ask me, that's a lucrative contract. Jaka tu jest grawitacja w ogóle? Point 38. Hej, ona ma plecak? No już nie. Najwyraźniej zakłada go tylko, gdy potrzebuje. Też bym chciał mieć taką możliwość. Dobra, teraz jestem wręcz za wysoko. Okej. Okay. To on mi pokazuje opcjonalne te... Opcjonalne rozwiązania. Ja bym chciał tylko spłacić ten dług i mieć w dupie. Ale widzę, że to nie będzie takie proste.
No dobra. To zmieńmy może wartość tego długu. Jak już ogarnę, jak tam doleść. Rozumiem, że to będzie gdzieś wyżej, ale nie aż tak znowu wysoko. A może to będzie na powierzchni? Ej. Może tu? Oj, dziękuję bardzo. Przez kible, nie? Kurwa, to jest zwykły bar jakiś. A, się wpierdaczyłem. Nie eksplorowałem jeszcze Marsa. Dobra, coś czuję, że tu połazimy po prostu. Sprawdzimy, co tu jest ogólnie. Głupio by było wybrać ścieżkę, która mnie nie interesuje, tylko po to, żeby w ogóle gdzieś się dostać. Obawiam się, że to może się tak skończyć. No dobra, pojedźmy tam. Zobaczymy, co to da. Nie chciałem tego, żeby nie było. You change your mind about clearing out those spacers, finishing our research, help a guy stop having to sleep on a inflated spacesuit? Nie, kurwa, nie. Absolutnie nie. Sorry za zawracanie dupy, nie? Okej, okay, I'm lost. Może ja na zły poziom podjechałem? Nie no, kurwa, to jest dokładnie ten poziom. Macie tu jakieś schody, coś takiego, nie? Kurwa, jak ci ludzie się tu przemieszczają w ogóle? Skąd oni tu przyłażą? Bo nie ma to większego sensu. Zrobienie takiej platformy, do której nie ma żadnych schodów. O? Okej. Czyli jednak cyfrychy. No dobra, zobaczmy. Ten będzie pasował tutaj. Ten by pasował... Nie, nie pasowałby tutaj. Ten będzie pasował tutaj. To te dwa muszę sobie zachować. Ten nie pasuje nigdzie. Ten by pasował tu. Szlak. Trochę musimy zrobić tak. Okej, okay, mamy to. Trzeba by na pewno. Czy ja coś już zdupiłem? No pewnie, że zdupiłem, kurwa. Dobra, to myślę, że za dużo ruchów, żeby to cofnąć. Ej. Bo teoretycznie ten cyfrych pasuje na ten pierwszy okrąg, ale tak prawdę powiedziawszy, to z jakiej paki? A tu, dobra. Tu pasuje i ten by ewentualnie pasował tutaj. Czyli te dwa mamy. Teraz pytanie, jak tam na dole. Tutaj to mogłoby być. Tak, to nie będzie tak działać. Ten by się zmieścił ewentualnie tu.
I zostaje nam coś takiego. Może tym spróbujmy. Tak. I tak. Czyli te dwa byśmy zużyli. Zostaje jeszcze ten. Tutaj. Kurwa. Tu mi nic nie pasuje, tak szczerze mówiąc. Okej, ten by ewentualnie pasował tam niżej, więc zostaje mi to i to do ogarnięcia. I to można by... Nie, nie można by tego zrobić tym. Cholera. I'm lost, ale tak bardzo. Dobra, ten w ogóle odpada. Ten by pasował tu, ale pasuje też niżej. Ten pasuje tylko na ten... Okej. Dobra, wierzę, że to się uda. Nie pasuje w ogóle. Okej, mamy to. Ledwo, bo ledwo, ale wlazłem. Ogólnie nie specjalnie lubię kraść w tej grze. No, zaktualizujmy mu saldo. Okej. Ale ze mnie hakier. A, warto było. Za tysiaka to mogę... Mogę to zrobić. Go to Mars, they said. The pay is great, they said. So is the crippling depression. Mhm. Ale macie zajebistą grawitację, więc nie wiem, na co narzekasz. No i co, im pozwoli tylko tam zlecieć, bez sensu. Chociaż tu już się pojawił jakiś nowy ten znacznik. Dobra. Not something you want to say too loud now, but good work. Here. Go dig our man out of his pit. Nice, jeszcze 500 dostałem, także tylko 500 na tym stracę. The Red Devils aren't exactly your average bar crowd. You can see it in their eyes. Już nie sraj żarem, Boże Święty. Nie obiecywałem, że będę tutaj absolutnie poprawny moralnie. Dobry? Was there something else? Do you know? Very well. Let me take a look at his... that's not the number I remember. Oh. Headquarters must have felt sorry for the old man. Żebyś wiedział. Here. His current balance. I expect this won't be a great hardship for you. Be cleared. Wonderful. Dr. Walker's debt is officially no longer our problem. You have my thanks. Oh, and if you do find him... Please let Percival know, I'm eagerly looking forward to never working with him again. Masz to jak w banku.
done, eh? Fine work. My end of the bargain then, I suppose. He's holed up in the old Red Devil's HQ. No i co, da się? Sealed up tight after the UC shuttered our unit. But we snuck him in the back entrance through the deep mines. Good you're going in there, actually. Bunch of spacers moved in, not long after we got Percival set up. Don't expect he'd run out before they got taken care of. But I'm sure he'll appreciate not having to find out if I left him with enough rations. Here, the passkey. And I'll let him know there's someone he owes one hell of a thank you on their way down. No. Ogarnięte. Ale się nalatam za tym Percivalem. Cholera. Fallen Order. To jest Cal Kestis. Przecież znam typa. W ogóle poniekąd trochę się gdzieś tam szykuję na te nowe Gwiezdne Wojny, na Outlaws. Z jednej strony mam świadomość, że to jest Ubisoft. I jak wspominałem ostatnio, Netflix, absolutny Netflix gamingu. A z drugiej strony to może być ciekawe. Nie wiem, jakoś tak łatwiej im chyba robić dobre gry z pod Gwiezdnych Wojen niż dobre filmy, seriale i tak dalej. Kilometr mi każą tam próbować, ale dobra, tu se mogę poskakać, więc to nie jest aż taki problem. Na przykład ta Ahsoka cholerna. Tak nie spoilerując, to ostatnio stało się coś, na co czekałem od 18 lat, nie? I bardzo się cieszyłem, a potem zacząłem trawić to wszystko i pomyślałem o fabule i matko kochana, to nie miało zupełnie rąk ani nóg, żadnego sensu. Po prostu dało mi dużo takiej nostalgii i radochy w myśl fanserwisu. Ale to tyle, nie? Więc thanks for that, I guess. W sumie jak już tu jestem, to może właśnie poeksplorujmy. Samołów widzę. Kurde, Mars jest ładny. Jakbym się urodził tak 500 lat później, to może i ja bym mógł tam połaść. A nie powiem, chciałbym. Ciekawa planeta. Liczyłem, że zanim w ogóle tam dotrę, to już będę miał wszystko tu zeksplorowane, ale widzę, że nie. Jedynie odrzuty. Świetnie. No, chyba je załatwię z odległości. Was that you?
No, jak myślisz? Nie dzięki tobie, ale tak. Generalnie tak. Where are ya? Super jest ten karabinek, naprawdę. Ja bym już bez niego... ...za nie poradził. Łatki, okręty flagowe? Matko kochano. Co ci ludzie noszą ze sobą? Kurwa, który to jest 30 poziom? I miała tylko nóż? Nie, Kodama. Co to jest Kodama? Ja chyba nie miałem jeszcze Kodamy. Kodama. A nie, mam Kodamę. Mam Kodamę i to taką zmodyfikowaną. Bardzo fajny pistolecik maszynowy. Już jedzenia nawet chyba nie zbieram, wiecie, bo gdzieś tam na początku zbierałem jedzenie, komponenty i amunicję. Ale mam takie coraz częściej wrażenie, że w ogóle, no komponenty to jeszcze jak cię mogę, chociaż trochę ważą. Ale jedzenie jest bez sensu, bo no daje niby jakieś buffy, ale bez nich też przeżyję. A odzyskiwanie zdrowia za pomocą jedzenia jest w ogóle niepraktyczne. Ale czy mam coś w ogóle jeszcze do... do rozbudowy. Nie mam środka przylepnego. No, tak on by mi się przydał. I tytan by mi się przydał. Cholera, myślałem, że wyjdę do pulpitu. Tak to wyglądało niestety. Tak, 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 wspaniale. Chociaż w myśl takiego... ciągle mi to słowo umyka. Zaraz sobie przypomnę, poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Może się bardzo wczuwam w gameplay, to ja ammo trzymałem na statku, nie? I brałem tylko to, które potrzebowałem do danego karabinku. Ale już z tego zrezygnowałem i noszę całe przy sobie. No bo jak nic nie waży, no to nic nie waży, nie? Roleplayu, tego słowa mi zabrakło. Okej, tu mamy trochę odrzutów. Szybko ogarnęli.
No nie. Poślizgnąłem się o granat, nie? Yikes! Ała! Powinienem zacząć używać tych granatów. Wow, jak to ciska! Matko kochana! Nawet nie wiedziałem. Ano racja! Kurwa, zajebiste to. Kochanie? Thank you, I guess. A masz. Poprzez tą niską grawitację to mi jest ciężko w nich trafić tymi granatami, to jest też problem. A bez kitu, w ogóle nie myślałem o tym w ten sposób, nie? Co do... Ach, to ty. Potrzebuję umiejętności na szybsze przeładowanie. W ogóle nie patrzyłem na umiejętności obsługi broni, nie? To mnie kompletnie tutaj jakoś tak... Tyle jest umiejek ważnych, że te bojowe zupełnie jakoś odrzucam. Dobra. Kombinezon z czarnej skóry, to sobie zobaczmy. W niego wyrzucę, ale... Zobaczmy, jak on wygląda. No, całkiem ładny. Tylko, że dużo gorszy od mojego, ale to najwyżej, nie wiem, Sara dostanie, albo ta druga na statku. Nie wiem, czy Sarę można przebrać, bo ona ma niby ten taki strój, który wydaje się być gdzieś tam... O, zmodyfikowany kramik... Pokaż mnie to. Akacz! Nice! No takiego jeszcze nie miałem. Korzystam sobie. Pakiet urazowy w sumie też bym chciał. W zamki jeszcze muszę zainwestować, w otwieranie zamków. Dobra, z ciebie już wszystko zabrałem. Jedzenia nie chcę. Następni pretendenci. O, teraz trafiłem. A że ona w ogóle ładnie chodzi, jak są takie małe, zamknięte przestrzenie, nie? To jest niebo a ziemia. Jakby jest to zrozumiałe. Łap.
Wszyscy płoną. Tak, ale znaczy ona siłą rzeczy dużo ładniej u mnie chodzi, gdy nie mam włączonego streama, nie? Więc ja bardzo chętnie w nią gram poza streamem, bo wtedy faktycznie ma to większy sens. Natomiast na streamie zazwyczaj schodzi mi tam do 40 paru klatek. Nawet miejscami powiedziałbym, że wręcz 30. Już trochę się odzwyczaiłem od takiego grania, ale no trudno. Jednak stream to stream, ważna rzecz. Nienawidzę sushi. W sensie nie wiem, bo to jest ta jedna z rzeczy, których nigdy nie jadłem, ale też nie planuję. O. Tylko tak wiesz, nie odgrażaj się jak Jodek. Bo jak ja bym dostał złotówkę za każdym razem, jak on mówił, że się będzie do tego zabierał, to wiesz. What? Jesus. No tak słyszałem, ale wiesz, jakby... Ja sobie nie potrafię po prostu wyobrazić, że ryba może być dobra. Niby wiele osób mi mówiło, że to zupełnie nie tak smakuje, ale jakoś tak nie umiem zaufać. Z kim ty się tam pizgasz jeszcze? Miała trochę rację, jak powiedziała, że waste of time. No, tędy raczej nie wlezę, nie? Chyba musimy iść naprzód, Sara. A że ja powiedzieć, że się zaszył naprawdę. Hop. No w sumie jakbyś zamówił dwa takie zwykłe obiady w jakiejś, powiedzmy, trochę lepszej restauracji, to też byś pewnie ze 100 zapłacił, także nie wiem, na ile da się tym najeść, no bo mówię, nigdy nawet nie próbowałem. Więc nie będę miał amunicji. A, okej. Okazji nie można by zjeść, ale mówię, no mnie jakoś tam odstrasza ten aspekt rybny. Ło, po amunicji i po zdrowiu. Żeby było śmieszniej. Dobra, co ja tam jeszcze miałem, tak na szybko? Nic? Przecinaka, ojoj. Dlaczego on nie został dodany gdzieś tam do ulubionych? Kodamę też co dodamy. Kodama została dodana. Grendela to w ogóle... Nie wiem, nie przypominam sobie, żebym je podnosił, ale widać, tak było. No zobaczmy teraz, do czego mam amunicję. No nie, ja go mam sporo. O! Ale to fajnie brzmi. No niestety nie zadaje takich obrażeń, jak tamten Maelstrom. Można mieć wszystkiego. Ważne, że strzela. Nie, ogólnie ryba. A surowa to chyba nawet jeszcze gorzej jak dla mnie. Oj, przepraszam.
Ostatnio jak zamawiałem, to były z grillowanym łososiem i uparowanym tuńczykiem chyba. Matko kochana, to nawet nie wiedziałem, że tak się da. Myślałem, że jednak to, że ona jest surowa, to jest taki... no, najważniejszy aspekt tego sushi. Ale... może kiedy... Fuck. No nie dadzą się nacieszyć, nie? Give me. Muszę sprawdzić. No to był chyba Equinox. Nie. To jest hełm. Jezu, ja się cieszyłem, że Equinoxa znalazłem. No ale proszę, strzelbę ludzką taką typowo. Fajnie, będę miał cały ten, całą kolekcję broni ze starej ziemi. No to nie, no koniecznie. O, może właśnie Starfielda pierdolnij i sprawdź, jak ci będzie chodził na streamie, bo mówię, dla mnie ta różnica jest tutaj najbardziej zauważalna. W sensie w żadnej innej grze tak... nie, no dobra, może nie tyle w żadnej, bo przecież pamiętam niesławne Hogwarts Legacy, nie? Chociaż ono akurat działało źle, niezależnie od tego, czy był stream, czy nie. Też nie do końca. No tu jeszcze jakiś typ powinien być. A, okej, okay, nic nie wiem. Sekundkę, bo już tam mi coś puka do mnie. Jestem. Hanka przyszła i spytała, czy może pożyczyć koty. Ja mówię, bierz, tylko jednego to musisz ode mnie odkleić, bo on sobie tutaj przy klawiaturze leżał cały czas. Dobra, jak już przy tym, że jesteśmy, to pierdolnimy zapis, bo to wiadomo. Może się źle skończyć. A co do Game Passa, to dobry pomysł. No w sumie... jakby Game Pass nie jest tylko do Starfielda, nie? Tam nawet jak nie będziesz grał za długo, to... to jeszcze masz masę innych gierek do ogrania. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, chyba każdy raczej cierpi na zbyt dużo gier niż zbyt mało ostatnimi czasy. O, windzia. A na powierzchnię to jeszcze się nie wybieram. Gdzieś mi chłop zginął. Był tu chłop. Wow! Już przepraszam, ale tego przecinacza mam jednego i mi wystarczy. A pamiętam, że też miałem problem, bo niechcący sprzedałem ten pierwszy, którym dostałem. Oj. Nie panikuj! What the? Czy on poleciał na powierzchnię? Aha, okej. Okay. Tak to wyglądało. Tutaj też przecinek. Obawiam się, że nie, bo zapisy generalnie, ja pamiętam przy SnowRunnerze też miałem... już ja nie wiem, czy w Starfieldzie też to tak zadziała, bo pewnie on tam gdzieś lokalnie też to zapisał. Chociaż nie, z Jodkiem musiałbyś pogadać, Jodek ma dużego rage'a na to, więc... on ci wszystko wyjaśni. On ci wszystko wyjaśni.
Ale obawiam się, że niestety zapis będziesz musiał od nowa sobie zrobić. Ja to zawsze uważam, że to... Ja na przykład dlatego... To mnie strasznie wkurwia w The Crew i zauważyłem, że w tym nowym jest dokładnie ta sama bolączka. Bo ja na przykład lubię sobie czasami zrobić jakiegoś streama z gry na takiej zasadzie, jakbym trochę gameplay robił. Może nie akurat w Starfieldzie, bo Starfielda, tak jak wspominałem, lubię też pograć sobie samemu, bo wtedy mi po prostu lepiej działa. Ale jest kilka gierek, które chciałem zrobić w formule let's playów, nie? I na przykład, o ile wiele gier pozwala mi na to, żebym sobie usunął swój zapis i zaczął grę od zera, co mnie bardzo cieszy, bo ja sobie na przykład nie lubię też zaczynać gry na streamie, nie mając o niej bladego pojęcia i nawet... strasznie mnie to stresuje, jak próbuję coś ogarnąć i widzowie na przykład szybciej to ogarną niż ja i potem tylko siedzę i słucham pomagaczy z kanapy, nie? Więc lubię, jak gra mi da pograć sobie chwilę, a potem zacząć od zera. The Crew na przykład tego nie ma. Ja pamiętam, że kiedyś kupiłem sobie The Crew, bo też chciałem przeoszczędzić. Ja z kolei nie chciałem jej gdzieś tam ściągać, tylko chciałem kupić używkę. I tak kupiłem, że tam był czyjś zapis z jakąś niesamowitą ilością pojazdów, odkrytą połową mapy i tak wszystko, kurwa, na zajebał pies, nie? Chciałem sobie zacząć nową grę, nie da się. I tak samo jest z nowym The Crew, że pograłem sobie chwilę, mówię, dobra, to może zrobię streama, usunę sobie ten zapis i zacznę od nowa, nie? Nie ma takiej opcji. Jak już zacząłeś grać, to graj dalej. Wkurwia mnie to niemożebnie. Ale niestety. Reset progresu dla mnie w grach powinien być obowiązkowy. Bo ja też na przykład często mam coś takiego, że pogram w coś kilka miesięcy, idzie mi dobrze i mam jakiś tam konkretny progres, a potem odstawię grę, zapomnę o niej, za rok czy dwa lata sobie o niej przypomnę i chcę zacząć od zera, nie? Bo nie chcę gdzieś tam się wgryzać i przypominać sobie, na czym ja stanąłem i co teraz przede mną. I brak możliwości resetu progresu jest niewybaczalny dla mnie. Ubisoft, dziwisz się. No, w sumie tak, no bo jednak Ubisoft też zrobił na przykład takiego Ghost Recona, czy to Wildlands, czy Breakpointa, i tam mogę sobie normalnie zacząć nową grę, nie? Myślę, że jeszcze kilka takich przykładów by się znalazło. No ale, no... Netflix. Nie przeszkadza ci to, że zabiłem właśnie 50 typa idąc po ciebie, nie? Wiesz, ile to kosztowało? To mogłem opierdolić i olać to. Tak właśnie słyszałem. Co to za różnica? To też mnie drażni, że mam kilka wyborów, jakby opcji dialogowych i one nie mają najmniejszego znaczenia. DLC do Cyberpunka 30 giga ma ważyć, 33. Bardzo chciałbym powiedzieć, że nie robi mi to różnicy, bo kiedyś nie robiło, ale niestety odkąd sobie postanowiłem, że jeden dysk będzie na gry, a drugi będzie na nagrania wideo i się tego bardzo mocno trzymam, to już robi różnicę. Got some projects in the works down here. Gotcha. Oh, Lou mentioned how you took care of the dead. Chłop mnie prosił, żeby niczego nie dotykać, więc pierwsze co zrobiłem, to zapierdoliłem mu gitarę, nie? Otóż to, no najbardziej mi śmieszy to, jak Kundum ma to załatwione, bo on... Ja nie wiem. Nie wierzę, że go nie stać. Ale ma jakieś takie
że on zbiera rzeczy i zbiera na przykład dyski z laptopów i sobie wpierdolił 18 czy ileś dysków, takich po 250 giga z laptopów i się cieszy, że ma tam, nie wiem, 4 czy 5 tera, tylko nigdy nie może znaleźć miejsca na gry, no bo każdy z nich waży 250 giga i jest zajebany, także undum, no. Can't just humor an old man, huh? This sample. No, ma oczy Sitha, co mnie niepokoi. Human history. I presume you've heard of Londinian. A tak, uczyłem się o tym przed chwilą. Completely off the map by terramorphs. The swarms are so bad they support and seal the place off from the galaxy at large. Pamiętam, że Flight Sim dużo zajmował i pamiętam, że długo się instalował i pamiętam, że długo się odpalał i kiepsko chodził i w ogóle dobrze się bawiłem, ale ciągle pod górkę. Tak? Może spróbuję. W sensie chciałem go nawet tam kupić. Myślałem o tym, bo pamiętam, że dobrze się bawiłem, bo to jest taka totalna piaskownica, nie? Że tam już nawet, nie wiem, żeby jest jakiś cel, wątpię. So you lug this bad omen all the way here. You want to tell me what your plans are for it now? Ja mam mieć plan? The circle, huh? Could use a drink about now. Mam sprawdzić, czy mam w ekwipunku? Not supposed to use it, but given the circumstances, I'm inclined to just ask forgiveness. Let's get going. No, to muszę cię ostrzec, że tam się zderespił jeden z przeciwników, nie? Może być gorąco. Jest DLSS i Frame Generator. O, proszę. No, nie ukrywam, chętnie bym sobie go przetestował jeszcze, bo pamiętam, że naprawdę, mnie to zachwyciło, że na przykład chciałem sobie obejrzeć wyspę, na której kręcili Park Jurajski. Teraz mogę swoją drogą, bo w tym nowym The Crew to właśnie jest ta wyspa. Ale wcześniej ją po prostu odnalazłem na mapie i sobie tam poleciałem. I rzeczywiście dobrze wyglądała, w sensie ja sobie tak to wyobrażałem. Więc no fajne to było, fajne. Dobra, może ja te kamyczki wreszcie znajdę, chociaż wątpię, szczerze mówiąc. Cały czas mi ołów pokazuje. Najlepsze, bo tutaj widzę jakieś budynki, ale nie są zaznaczone w żaden sposób. To mnie chyba nawet bardziej ciekawi niż jakby były, aż se podejdę. O! Był dobry call. What the fuck? Wodny hematyt? Ja to mam niby przebadane, przecież ja tylko ołów zebrałem i to co tam... Czekaj, ja to muszę zebrać. To jest jakieś wartościowe gówno. W ogóle mało osób też wie, że można sobie tak jakbyś przycelował prawym przyciskiem myszy i wtedy ten promień jest żółty i szybciej zbiera. Dobra opcja, tak gra w ogóle o tym nie mówi. No i cóż to jest? Jakby... Są tu dziwne... Główne wiertło? Jezu, czy to nie jest tam, gdzie ja... Okej. Okay. Nawet się nie dowiem. Ale to może być winda właśnie z tego miejsca, z którego próbowałem się dostać na górę i też było, że nie, że mam ograniczony dostęp. Śmieszne.
Muszę jeszcze w ogóle wrócić do tych placówek, bo jedną zrobiłem tam do jednej misji. Ja pierdolę, jak ja się namęczyłem w ogóle nad tą placówką, bo tam to jest tak nieintuicyjne. Zwłaszcza jeśli ja nie grałem za dużo w tego Fallouta 4. Tam wiem, że było coś na zasadzie placówek, ale podobno słabe i ja w ogóle nawet nie doszedłem do tego etapu. I to było dla mnie w ogóle kwestia stawiania tej placówki pod kątem interfejsu. Oh! Idzie się zżygać. A coś mi mówi, że tu byłem. Mówisz? No może. Ale tak im dłużej gram w Starfielda, tym częściej sobie myślę, że ja powinienem kiedyś do tego z Fallouta wrócić. Problem z Falloutem jest taki, że ja chciałbym zacząć trójkę, żeby przejść gładko do czwórki. No i tego New Vegasa też by się przydało ograć. Jakoś tak trójka już mi siąpi trochę. No, trzymaj się, Szkarłatny, dzięki, że wpadłeś. No i teraz powstaje pytanie, czy zacząć czwórkę, już olać tę trójkę? Czy już w ogóle się w to nie bawić, bo za dużo gier? Nie wiem. Zobaczymy, może jak Starfield mi się przeje, to może wtedy rzucę na to okiem. Pytanie, na ile Starfield będzie w stanie się w ogóle przejeść. Ale wierzę, że każda gra, nawet najlepsza, w końcu się znudzi. Dla mnie Starfield bardzo mocno wygrywa i urzeka mnie w ogóle tym, że da się tutaj kłaść przedmioty i one ci nie znikną. To jest coś, czego ja nawet nie wiedziałem, że potrzebuję. Ale w każdej grze gdzieś tam, jak tak teraz myślę, którą szanuję, lubię i tak dalej, to ten element w jakimś tam stopniu jest zutylizowany. Taki chociażby Scum, nie? Celestial. I tak sobie tu po prostu stoisz? Nie, niedostępne, dobra. Próba była podjęta. O ja, nie wiedziałem, że to jest statek. Myślałem, że to jest jakiś fragment w ogóle. Okej. Ciekawe. Come on! Get to the chopper! Patrzę, że ten Humanit Z, o którym dzisiaj wspominałem zresztą na początku, obecnie jest właśnie na przecenie. Steam mi właśnie wyrzucił informację.
Ale to pewnie, to już pewnie widziałem tą opcję po przecenie. My God, look at you. You're an old man now. That happens. You're not hassling yourself anymore, Major. Our friend here showed me your sample. Suffice it to say. Not here. Let's talk somewhere more private. Lou said we could use the back. Lou gave me the abridged version of what went down. Yeah, I can't thank you enough for taking care of all that. Nie on ze są oddziękowania. I hope it ultimately didn't end up being too much trouble. That's... well, that's certainly not what I was expecting you'd have to go through. But thank you. I'm just glad you both came through intact. Ta na wyprzedaży jest za 73,59. Got it right here. That sample? It's an exact match for the ones from Londinian. Londinian. That's exactly what I was afraid of. Nawet brzmisz na taką zmartwioną i wyglądasz. Damn sure. So tell me you've got some kind of plan for that workup. Well, right now we've got more questions than answers. So I've been trying to figure out what it's going to take to access our old Terramorph data. Good place to start. What'd you find? It's in the archives. The Armistice archives? Doesn't that mean we'd be dealing with the Cabinet? And the Freestar Collective? And House Varun somehow? Guess we can kiss that approach goodbye. I didn't think the Cabinet would be willing to hear us out either. But I called in some favors. They've agreed to hear us out on two conditions. One, they want to see this analysis you two have procured. And two, they want to discuss what happened on Tau Ceti with both of us. Dobra. Well, that's about the best news I've had all day. But before you commit, I want to make sure you know the whole story. Percival and I, we're not just researchers. Ruchaliście się. We were military scientists. Ran a division of the UC together that deployed aliens on the battlefield as weapons. Place I was hiding out. That was our unit's home base. After some early fits and starts at other facilities, the place eventually became the heart of UC Xeno warfare. A practice that's been banned ever since the armistice went into effect almost 20 years ago. And the UC military cut us loose for what we'd done. Well, it was during that assignment that the UC asked us to explore deploying Terramorphs on the battlefield. The project never got off the ground, but the data our team gathered is now sitting in the archives, along with all the other information banned after the Colony War. Under the watchful eye of monitors from all the galactic factions still participating in regular politics. But if we can convince the Cabinet, czy to nie jest ona? Ta dziewczyna, która była klonem faceta, z której ten As Hills zrobił taką dramę na YouTubie. Chyba ona. Because the Terramorph project was doomed from the start. Terramorphs are too mean, too smart, too hungry to be used in combat. Trust us, we tried. The data that's in the archives, it's historical write-ups, anatomical notation, food chain analyses. I doubt they would have even classified it if it didn't have a Xeno Warfare logo on it. You have my word. It's not a threat. That's all I'm asking. Thank you. Now I need to get this work up in the Cabinet's hands. Once that's done, I'll meet you out front of MAST in New Atlantis. Good luck. You two are gonna need it. Racja. Zapomniałem, przecież level mi wskoczył. To trzeba by z czymś tu ruszyć. Zastanawiam się, bo tak. Moglibyśmy iść w pilotaż, to jest ważne. Pilotowanie statków klasy B. No jest to co ważne. Budowa statków też, kurwa, jest ważna. Można tak w uproszczeniu powiedzieć, że jeśli pójdę w budowę statków,
Ja będę mógł rozwijać swój statek, natomiast jeśli pójdę w pilotaż, to jest szansa na to, że po prostu ogarnę lepszy statek, lepszej klasy. Dodatkowo jest opcja zabezpieczeń, która też jest w chuj istotna, bo przecież będę mógł lepsze zamki. Tylko z tego, co ja wiem, to tutaj trudność zamka nie jest bezpośrednio, nie ma tam żadnej korelacji z wartością lootu. Może to być problem, to może być nie aż takie istotne. Natomiast to, co jest dla mnie mega istotne, to to, żebym miał inżynierię placówek. Muszę wydać 3 punkty, na przykład w produkcję skafandrów, bądź też w produkcję broni. A, druga i tak jest zablokowana. Nie zrobiłem modyfikacji? To jest niemożliwe, ale mogę je zrobić w każdej chwili w zasadzie. Mogę teraz tego nie wydawać. Siema Kind, dzień dobry. Mógłbym tego nie wydawać teraz, skoczyć na statek, zrobić jakieś 4 kolimatory czy inne chujstwa i przejść na drugą... poniekąd chciałbym to. No i w ogóle daje zoologia. Więcej pospolite... Halo. Zasoby ze stworzeń... Nie, bez urządzenia i krzywdy, o proszę. O, to mi też pozwala lepiej je skanować, z tego co rozumiem. A to już jakiś czas temu, wiesz, były streamy, gdzie w ogóle byłem bez brody, w sensie z jeden, bo niekoniecznie chciałem się pokazywać tak publicznie. Bo to był zwykły błąd, generalnie gdzieś tam próbowałem się podgolić i trochę ciachnąłem za mocno i mówię, a dobra, kurwa, będzie niesymetrycznie, muszę już całkowicie polecieć. Ale widzę, że to mi pozwala jedynie na lepsze skanowanie. W sensie to też jest ważne, żeby nie było. Zwłaszcza gdzie ja uwielbiam ten aspekt eksploracyjny. Ale nie pozwoli mi to na przykład dosiadać zwierząt tak jak w No Man's Sky. No i inżynierię placówek bym chciał zrobić. Co mi daje astrofizyka? Skanowanie, o Jezu. 10% szansy na odkrycie cechy podczas skanowania. Ale fajne. No te bojowe to ja nie wiem kiedy ruszę, to już chyba na nowej grze plus. Prawda, bo też społeczne niektóre są ekstra, ja w handel poszedłem od razu z miejsca, co w sumie teraz tak z perspektywy czasu uważam, że może nie było najlepszą opcją. Powiedzmy, że to średnio mnie interesuje. Trening siłowy, kurwa go mać, to jest mega istotne, mógłbym już go zacząć robić. A dziękuję. To chyba dobrze, I guess. Nie wiem, powiem wam, że mam straszny problem z tym, bo wszystko jest dla mnie istotne i ładowność też by było fajnie zwiększyć. Mogę już ją nawet zwiększyć. No ale ta budowa statków, cholera. Chyba polecę w pilotaż jednak. Nie. Nie wiem, kurwa mać, no naprawdę wszystko jest istotne. Dobra, skupmy się na jednym drzewku, na technicznym drzewku. A gdzie były te zwierzęta jeszcze? Nauce pewnie. Zoologię też już bym mógł od razu ogarnąć. Kanary pokładowe, może wykrywać niepospolite zasoby nieorganiczne na powierzchni planet i księżyców oraz... Kurwa, to działa podobnie jak astrofizyka, jeśli się nie mylę, nie? Astrodynamika... What the fuck? Gdzie ja widziałem? Tu jest astrofizyka. Aha, no tak, bo przecież botanika będzie osobna niż osobną jakby cechą od zoologii. Ja pierdolę, to jest naprawdę bardzo ciężki wybór. Chyba bym się zdecydował jednak na budowę broni, żeby te placówki jak najszybciej ogarnąć. Więc musimy iść na statek. I musimy zbudować trochę kolimatorów. Ogólnie będę zaraz kończył, bo to jest taki dobry moment, żeby gdzieś tam zatrzymać tego streama. Ale najpierw sobie wydam ten punkcik, bo to będzie istotne dla mnie. A bo wiem! Wydam punkcik, znaczy zrobię kolimatory, wydam punkcik, a potem spróbuję na szybko tego Marsa jeszcze przeskanować, bo tu nie ma dużo skanowania.
abyśmy mieli już całego Marsa zrobionego, to też obok Ziemi byłby kolejny w tym układzie. Można by zatem Układ Słoneczny ustalić sobie jako kolejny do pełnej takiej eksploracji. No i myślę, że na dzisiaj wystarczy. Czy ta budowa placówek, ona będzie dla mnie o tyle istotna, że z tego można trzepać hajs. Tylko on też jest ograniczony nieco ze względu na to, że kupcy mają ograniczoną ilość pieniędzy, która się po prostu restokuje co dobę. Można to niby farmić na zasadzie takiej, że sobie czekać co chwilę w statku na łóżku. Ej. Nie szalejcie. Dobra, to kolimatory budujemy. Akurat jego miałem sobie rozwijać, także bardzo dobrze. Mogę sobie zainstalować już długą lufę. To mi miło. Laser nie jest aż taki... Aha, nawet nie mogę go... Czego mi brakuje? Neonu. O ja... No jest problem, nie za dużo tu mogę zrobić, tak naprawdę. Wnętrze to chyba w ogóle jeszcze nie na moje umiejętności. A skórki to w ogóle nie wiem jak się zakłada, tylko do jednego, do przecinaka na razie znalazłem tylko skórkę. Dobra. Czy w ogóle cokolwiek mi pozwoli zrobić w jakiejś innej broni, czy tak nie za bardzo? O, kompensator mogę założyć. Kurde, myślałem, że to będzie trochę łatwiejsze, szczerze mówiąc. No, ale nie. Mój Maelstrom to jest chyba już tak zmodyfikowany, że dopóki wnętrza nie poznam, to już nic z nim nie zrobię totalnie. Jeszcze jest ten Akacz. O, mogę mu krótką lufę. No dobra, niech będzie. Laser. Nie. Optyka. Jezu, on ma taki fajny kolimatorek, tak bym chciał. Ciągle tego środka przylepnego mi brakuje. Muszę ustalić, gdzie mogę go znaleźć. Pewnie w zwierzętach albo roślinach, znając życie. Oj, bębenkowy będzie można w przyszłości móc... Fajne to. Dobra, zróbmy standardowy magazynek w takim razie. I dobra, i mamy już 5. Wspaniale. Splendid. To teraz możemy polecieć w kolejny etap produkcji broni, ręga druga. Proszę bardzo. Będzie można wytwarzać doskonałe modyfikacje. I potrzebujemy 15 zrobić, to już tak na przyszłość i dalej będę potrzebował 2 punktów, także tak naprawdę będę musiał skończyć produkcję broni albo pójść w coś innego, na przykład zoologię 1 punkt i botanikę i wtedy będę mógł sobie zrobić inżynierię placówek, dopiero wtedy. Także jeszcze długa droga przede mną. No ale okej, na chwilę obecną to co chciałem to zrobiłem, idziemy eksplorować Marsa i jak to skończę, a powinienem skończyć za niedługo, no to również skończę streama. Okej, okay. Potrzebuję 2 zasobów tak naprawdę, to nie powinien być to problem. Możemy nawet zrobić inaczej. Ja nie wiem, czy ja bym go stąd eksplorował, bym sobie poleciał gdzieś tutaj. Na jasną stronę Marsa. Żeby było trochę ładniej. No i eksplorujemy stąd. O, element krajobrazu. No to w tamtym kierunku idziemy, już to wiem. Tutaj mi statek zasłania. Też element krajobrazu i tutaj. I tu. To co jest najbliżej? To jest 900, to jest 850, 634.
547, więc chyba najpierw pójdziemy do tego. Przy okazji rozglądając się za jakimiś zasobami. Są niektóre planety, w których rzeczywiście trochę trudniej o te zasoby i nie wiem na jakiej zasadzie to polega, na jakiej zasadzie to działa. Ale na niektórych to gdzie się nie pójdzie to są. A na niektórych trzeba sobie polatać trochę. A, on był nieprzeskanowany chyba. Nie. Był przeskanowany najwyraźniej. No trudno, no trudno. Też nie do końca wiem, do czego on w sumie służy, bo nie wydaje się jakiś chyba turbo drogi. Jeszcze sprawdźmy. Nie no, trochę jest. 56 za sztukę. Ale pewnie sprzedaż będzie dużo tańsza. No nie, to nawet powiedziałbym, że jest turbo tani. Nie do jakiś... do craftingu jakiegoś bardziej zaawansowanego. Tak bym zakładał. Ciężko tu o te zasoby. Zobaczmy co tutaj w stercie kamieni ją znajduje. Nikiel. Nikiel chyba na razie nie był mi potrzebny. A, biorę. Na razie mam miejsce w ekwipunku, to biorę wszystko jak leci. No a gdzie ta czwarta sterta? No nie chciałbym musieć tego olać, wolałbym to już przebadać, ale nie widzę. O, jest. Dobra. Teren dotknięty deszczem meteorytów, wspaniale, no to teraz tam. Wylecimy. Też myślę, że fajną opcją byłoby możliwość wyboru i zaznaczenia na jakiś na przykład inny kolor, nie wiem, żółty, złoty, jakiś tam... czy ogólnie podświetlenia być może danego... tego. Także nawet jakbym sobie wyłączył skaner, to żeby mi tam jakiś indykator pozostał. Kropka nawet malutka, nie wiem, ja bym to... generalnie wiele jest takich rzeczy w Starfieldzie małych, które dałoby się bez problemu zrobić. Z jakiegoś powodu nikt na to nie wpadł. Mam wrażenie, że to jest trochę kwestia właśnie tego, że oni gdzieś tam zakładają z góry, że każdy i tak będzie sobie za pół roku, rok mógł ją sobie przystosować do swoich potrzeb, bo będzie tyle modów, że cudawianki dzikie węże. Może.
No i kolejny element krajobrazu już jak znalazł. Mam nadzieję, że nie będzie mi potrzebny już, że ten wystarczy. Przez żelazo. No, jestem przekonany, że go nie skanowałem tu jeszcze. Ale widać, skanowałem. No i super, krater burzowy też już przeskanowany. To dalej mi pozostają, kurwa, dwa zasoby. I to teoretycznie powinny być w tym biomie, przynajmniej jeden z nich. I cholera? Nie wygląda. A chciałbym to przed końcem streama zrobić, już jest północ w sumie, więc... dobrze by było gdzieś tam się powoli zbierać. No ale dobra. Może zaraz się trafią na raz, dwa. To jest jedna umiejętność, muszę sprawdzić, która. Ale jestem prawie pewien, że prawdopodobnie skaner. Dodaję do skanera ręcznego opcjonalne przybliżenie, dystans skanowania. Okej, czyli nie tylko dystans mi zwiększa, ale też cztery poziomy przybliżenia. Wow. No to jest coś, czego mi tutaj bardzo brakuje. Takiej coś na zasadzie lornetki, nie? Więc no kurwa, każda z tych umiejętności coś fajnego daje. Mówię, najmniej mnie teraz interesują te bojowe, bo od bojowych to ja mam karabin, a nie umiejętności. Ale trzeba powiedzieć, że naprawdę mam wielką ochotę rozbudować sobie postać na maksa. Mam wrażenie, że dużo by mi to zmieniło rozgrywki. I na pewno będę się starał gdzieś tam celować w to, żeby nie robić tego już na nowej grze plus. Tylko żeby gdzieś tam... No, halo. Jest tak, mam odkryty ołów. Mam odkryte żelazo i mam odkryte to coś, co ma tam te cztery kropeczki, czy jak to tam. Także moim zdaniem już powinien mieć zasoby minimum 3x4. A ja z jakiegoś powodu dalej mam 2. Strasznie dziwna opcja. I nie wiem, czy to ja czegoś nie rozumiem, czy ta gra się po prostu tak buguje, że zapomina o tym, że coś znalazłem już. Może jakbym przeładował save'a, to by się okazało, że już to mam wszystko przebadane. Gra jeszcze tego nie ogarnęła. No, chlor, następne. I na zielono podświetlone, czyli tak jak już bym go przeskanował. Coś jest nie tak. Zapiszę i przeładuję zapis. Coś mi się tu nie teges. Nie klei, niestety. Już 20 mamy. 20 września, matko, jak ten czas zapierdala. Niepojęte dla mnie. Halo? O, okej. Widzicie, jaki mi Ania, Anulka kochana, kubeczek kupiła piękny, wspaniały? No, dalej 2x4. No, coś czuję, że to nie ja się mylę tutaj, tylko gra.
Czy mi jedna rzecz przyszła do głowy, ale to bym miał napisane, że biom ukończony. Ale sprawdźmy na wszelki wypadek, ile tu jest biomów w ogóle. Wracaj tu, Marsie. Skalista pustynia. Nie, czyli tu jest jeden biom. Najwyraźniej. O nie, jest zamarznięte wzgórza. Okej, spróbujmy. Może to jest kwestia tego, że mi po prostu nie wyświetla, że biom mam skończony i będę latał teraz w lewo i prawo i nic nie znajdę ciekawego. Może wystarczy się przenieść kawałek. Shadowo to w ogóle wygląda. Ja nie jestem przekonany, na ile na Marsie rzeczywiście są takie... Czy nie wiem, ja jakby... No, astronomia to nie jest moja... moja broszka. Jestem absolutnym laikiem. Jest to... O kurwa. Ładnie. To jak na potwierdzenie mych słów, nie? Rzeczywiście jestem laikiem. Natomiast, no ciekaw jestem, na ile na Marsie rzeczywiście mógłby być taki pseudośnieg, nazwijmy to. O, 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 jest coś nowego, jest, woda. Nice. O, no i kurwa, i teraz 4x4, nie? Mówiłem, że coś tam źle zadziałało. Także Mars przebadany, słuchajcie, mamy za niego dane wywiadawcze. Zobaczmy. 9 koła. No, grosze za to dostanę, ale no, nieważne. Dla mnie się liczy to, że mamy już to przebadane. I w zasadzie jak tak spojrzymy, to tak, mamy Phobosa, księżyc planety Mars. W ogóle strasznie mnie ciekawi jego kształt i się zastanawiałem, czy księżyc faktycznie może mieć taki kształt. Dymiosa, czyli tutaj jeszcze dwa księżyce. No generalnie Układ Słoneczny ma dużo planet, zatem będzie co tutaj eksplorować. Wenus to jest w ogóle... 29% zbadany, nie? Saturn to jest w ogóle... O, to jest... mam historię na temat Saturna. Saturn jest pierwszą planetą, o której Pawełek Mały się dowiedział. Pawełek Mały, jak jeszcze nie znał pojęcia kosmos ani planety, to poprosił tatę, żeby mu opowiedział bajkę. I tata, jako że był kreatywny, to postanowił, że nie będzie czytał jakiegoś gówna typu, nie wiem, Sierotka Marysia czy tam Czerwony Kapturek. Tylko tata wymyśli mu bajkę, że tata był za dzieciaka wielkim, wielkim fanem kosmosu. To dużo o nim wiedział. I opowiedział mi bajkę o jakimś tam ufolu, zwanym Pipek czy Pimpek, nie pamiętam, który pochodził z Saturna właśnie i mi opowiadał o Saturnie, o jego pierścieniach. I ja miałem takie kurwa oczy, bo to była... No moje pierwsze zetknięcie ogólnie z pojęciem kosmosu, nie? Także Saturn zdecydowanie chciałem... No niestety... Nie, mogę wylądować na Saturnie? Wow. Ale trochę się, że nie będę mógł prawdopodobnie się w jego pierścień gdzieś tam wpierdzielić i sobie... No chwila, a mogę ustalić kurs po prostu na Saturna i podlecieć tam? No mogę. Zaraz pytanie, na ile wykonalnym byłoby takie lecenie aż do samych pierścieni. Podejrzewam, że nijak w tej grze nie jest to do zrobienia. No Man's Sky'u na pewno, w Elitce na 100%, w Star Citizenie też, ale obawiam się, że nie tu. Także sad. Mogę jedynie sobie pooglądać, jak to wygląda tutaj. No ale nic. Dobra, kochani, tak jak wspominałem, tutaj sobie zapiszemy. Bardzo serdecznie dziękuję za streama. Uwielbiam streamy z Starfielda, bo sobie mogę wreszcie pogadać, tak jak... Nie tylko zajmować się samym gameplayem, ale gdzieś tam popierdolić farmazony też. Także widzimy się następną razą. Dziękuję serdecznie, buźka.
Narwhal.